Wpis pierwszy. Wszystko zaczęło się 23 marca 2010 roku. Albo 4. Nieważne. W każdym razie robię ten wpis, by świat wiedział, kim jestem. Jestem i będę. Byłem vlogerem na YouTube. Nieważny jest mój nick ani filmiki ze mną. To już przeszłość. Zamknąłem i skasowałem to wszystko. A wszystko dlatego, że umówiłem się z pewną dziewczyną na randkę. Z moją fanką, poznaną dzięki WW. Ona mieszkała na Wałbrzychu, ja w Sławkach. Dzięki Sławie na YouTube miałem pieniądze, żeby do niej pojechać. Specjalnie. Jedyna fanka, która do mnie napisała. Porozmawiała i chciała dodać do znajomych na Facebooku. Dodałem. Spotkaliśmy się, porozmawialiśmy, odprowadziłem ją do domu, pocałowała mnie. Powiedziałem jej, że nic z tego nie będzie, że nie pasujemy do siebie, że za daleko mieszkamy, no i tak dalej. Powiedziała, że to rozumie. Przestaliśmy rozmawiać na Facebooku, YouTube i tym podobnych. Kontakt się zerwał. Mi nie zależało. Dość szybko wyleciała mi z głowy. W międzyczasie zaczął się rok szkolny. Rozpocząłem naukę w liceum imienia Mikołaja Kopernika. Profil mundurowy. Kiedy znów się spotkaliśmy. Specjalnie wybrała moją szkołę z internatem, by być ze mną w klasie. Powiedziała mi o tym. Byśmy byli razem. By nic nas nie rozdzieliło. Byśmy na zawsze byli razem. Powiedziałem, że nie chcę, że mam dziewczynę. Że nic z tego nie będzie. Ona uznała, że jesteśmy sobie przeznaczeni. Że będziemy razem, bo tak chce los. Żebym nie uciekał przed prawdziwą miłością. 3 dni później moja dziewczyna wpadła pod pociąg. Tak przynajmniej uznała policja. Teraz wiem, że nie poznała prawdy. Od 1 września moje życie zmieniło się w koszmar. Po śmierci mojej dziewczyny moja fanka, Katarzyna Prolog, zmieniła moje życie w piekło. Każda przerwa, każda lekcja, każda rozmowa. Każde wyjście. Ona była przy mnie. Mimo gróźb i próśb moich znajomych i rodziny, ona dalej była przy mnie. Nie chciałem iść na policję. Myślałem, że jej po czasie przejdzie. I to był mój błąd. Największy błąd. W każdym razie jest kwiecień. Pada deszcz. Leje jak z cebra. A ona stoi za oknem w samym bikini i patrzy w moje okno. Wiem to, bo mam komputer przy oknie. I mimowolnie ją widzę. Mój ojciec poszedł do niej. Powiedział jej, żeby się odczepiła. Leży teraz pod jej nogami, związany jak szynka. Idę do niej. Porozmawiać z nią. Módlcie się, bym mógł dodać następny wpis. Ciekawe, czy wszystkie wałbrzyszanki są tak popierdolone. Czy mam po prostu pecha. Wpis drugi. Jezu, ja pierdolę. Zgwałciła mnie. Normalnie na świecie zgwałciła mnie. Przy moim ojcu. Najnormalniej na świecie przyłożyła mi pistolet do głowy i kazała stracić z nią cnotę. Co gorsza, sama była dziewicą. Ona jest chora. Złożyłem donos na policję. Z ojcem. Szukają jej. Idę się umyć. Muszę spłukać z siebie ten brud. Wpis trzeci. Minęły 3 miesiące. Nie znaleziono Kaśki. Wczoraj dostałem garnitur. Pocztą. Od kilku miesięcy znikają członkowie mojej rodziny. Przyjaciele. Znajomi. Moja klasa liczyła 30 osób we wrześniu. Teraz liczy 20. Znikają moje ciotki, wujkowie, kuzyni. Wiem, że zniknęło także 4 policjantów. Wiem, że to robota Kaśki. I że ten garnitur też jest od niej. Widzę ją. Stoi w ogrodzie. Pod moim oknem w sukni ślubnej. Chyba wiem, o co chodzi. Zwłaszcza, że w jednej ręce trzyma tackę z obrączkami ślubnymi, a w drugiej głowę mojego psa. Samą głowę. Odcięła mu głowę. Trzymajcie kciuki. Ubieram garnitur i idę do niej. Błagam. Ja chcę żyć. Nie mogę podać wam adresu, byście pomogli. Nie mogę podać żadnej informacji, bo ona znajdzie te wpisy. Wpis 4. Od dzisiaj mam żonę. Mam 17 lat i mam żonę. Moja żona jest psychiczna. Śledzi mnie. Mam żonę. To psycholka. Właśnie gotuje mi obiad. Nie mogę uciec. Przyczepiła mi obrożę elektryczną. Razi mnie prądem, tylko odejdę od niej na 15 metrów.
Moja żona. Psychopatka. Opowiem o swoim ślubie. Odbył się w lesie, na polanie. Była dróżka prowadząca do niej. Wzdłuż dróżki rosły drzewa, a na drzewach powieszeni wisielce. Moi przyjaciele z klasy i policjanci. Niektórzy w dość mocnym stadium rozkładu. A ja musiałem przejść między wisielcami, trzymając Kaśkę pod ręką. I dalej było gorzej. Był nasz ksiądz, przywiązany do drzewa. I cała moja rodzina również się tam znajdowała. Wszyscy przywiązani do krzesła. Prawie wszyscy mieli poderżnięte gardło. Tylko moja siostra, matka i ojciec siedzieli żywi na krzesłach. Nic nie mówili. Później odkryłem, że wycięto im języki. Jednak najbardziej makabryczny był fakt, że była tam także moja dziewczyna. Była przywiązana do pręta, a raczej to, co zostało z jej zwłok. Była moją druhną. Wesela nie było. Pomocy. Nie chcę jej zabić. Nie mogę. Wpis piąty. Zabiłem ją. Zabiłem. Porąbałem na kawałki i wrzuciłem do piekarnika. W końcu zjem jakiś porządny obiad. Ona naprawdę nie umiała gotować.